Rezydencje królów świadczyły o monarsze, dlatego zawsze były okazałe, piękne, pełne przepychu. Zamki, pałace, posiadłości i ich wnętrza, wyposażenie, najdrobniejsze przedmioty codziennego użytku – wszystko miało być adekwatne do godności władcy. Paradoksem jest to, że największy z królów zrezygnował z całego tego splendoru. Stanął pomiędzy swoimi poddanymi jak jeden z nich. Wiódł proste, pracowite, ubogie życie, a za swój tron obrał sobie krzyż, na którym oddał życie za poddanych. Stojący pod krzyżem drwili sobie z Jezusa. Jeśli jesteś królem, wybaw sam siebie. Wybaw sam siebie. Zupełnie nie rozumieją znaczenia tej chwili, w której uczestniczą. Jezus nie chce ratować siebie kosztem poddanych. Nie chce, by to oni płacili za Niego okup, ale On składa swoje życie za ich wolność. Ten król włada przez miłość, która składa siebie w ofierze. Nie miejmy wątpliwości co do mocy, władzy Jezusa ukrzyżowanego. Chociaż jest skrępowany na krzyżu, nie odbiera to możliwości Jego działania. Chociaż otacza Go grzech, złość, nienawiść, w niczym nie zmienia to Jego usposobienia w odniesieniu do człowieka. On wciąż chce zbawić człowieka. Który z władców ma taką moc, by otworzyć bramy nieba i wprowadzić tam człowieka? Jezus to czyni wobec dobrego Łotra. Jezus, Król ukrzyżowany, jest wszechmocny. Kiedy w swoim życiu dotykamy krzyża, albo kiedy On w różny sposób nas przenika, dosięga, stajemy przed tronem Króla Królów i Pana Wszechświata. On wciąż włada przez miłość i z krzyża okazuje nam i chce okazywać swoją wszechmoc. Taki jest nasz Król. A co to znaczy dla nas być Jego poddanymi?